Chemia dla klasy siódmej, moduł drugi pod tytułem Mieszaniny. Co już wiecie? Czego się już nauczyliście? Nauczyliście się, jakie są procedury laboratoryjne, te podstawowe. Dowiedzieliście się, jak nazywa się szkło laboratoryjne i do czego służy. I mieliście pierwszy kontakt z pojęciem substancja. Dowiedzieliście się, że to jest słowo klucz, bardzo ważne dla chemii. No to jedziemy dalej z tymi substancjami. Zróbmy sobie dwie rubryki. I pobawimy się, jak to ja czasem lubię, w tak zwane czym się różni wróbelek, tak? Czyli o co chodzi? No bo jeśli mówimy o substancjach, no to możecie dawać różne propozycje, tak? I możecie powiedzieć woda. Możecie powiedzieć tlen. Możecie powiedzieć cynk. Możecie powiedzieć piasek. Ale ktoś na przykład powie stal. Ja to już piszę tutaj. Ktoś inny powie powietrze. Ktoś powie gleba. Albo na przykład sok pomarańczowy. I co? No i wtedy ja powiem tak. No dobrze. Te tutaj to rzeczywiście są substancje. Czyli jak to się czasami mówi niepotrzebnie, czyste substancje dla podkreślenia, że właśnie o substancje chodzi. Ale to, chociaż przypomina substancje, to już są tak zwane mieszaniny substancji. I prawda jest taka, że jak już mówiłem, na świecie jest bardzo mało czystych substancji. Przeważnie mamy do czynienia z mieszaninami. Te mieszaniny, jak pewnie wiecie z młodszych lat szkoły podstawowej, z lekcji przyrody, te mieszaniny możemy podzielić na dwa typy. Mieszaniny mogą być jednorodne, albo niejednorodne. Ja już napiszę skrótowo, tak? Jednorodne, niejednorodne. Na czym polega różnica? Otóż różnica polega na tym, że mieszanina jednorodna wygląda jak substancja. Gdy używamy oczu czy prostych przyrządów optycznych, to widzimy coś, co wygląda jak substancja. Po prostu są tak dobrze wymieszane ze sobą dwie substancje, że nie widać tego, że tam są dwie substancje lub więcej. To może być więcej niż dwie substancje. I wtedy mówimy, że mieszanina jest jednorodna. Więc niewątpliwie powietrze jest mieszaniną jednorodną. Stal, chociaż niektórzy by powiedzieli, że jak mamy dobry mikroskop, to zobaczymy grudki węgla pośród żelaza, ale zasadniczo stal i inne stopy metali, tak jak brąz, mosiądz, aluminium, zaliczamy do mieszanin jednorodnych. Gleba to już jest raczej ewidentnie mieszanina niejednorodna. Jak się weźmie porcję gleby, to widać, że tam są grudki różnych substancji, chociaż czasem może być to na tyle czysta, że okej, że można by wrzucić do jednorodnych. To wcale nie jest jednoznaczny podział i wcale nie tak bardzo w chemii potrzebny. A sok pomarańczowy, to powiecie, jednorodne czy niejednorodne? To ja wam powiem, no zależy, tak? No, jak to jest taki sok bardzo rozcieńczony, taki bez nadmiaru dodatków, bez kawałków miąższu, no to dobra, to możemy powiedzieć, że to jest mieszanina jednorodna. No ale równie dobrze może być taki nektar, w którym ewidentnie widać, że no coś tam jest, coś tam pływa, coś tam nie jest super wymieszane, że to jednak jest warstwa gęstsza i rzadsza i wtedy no mamy do czynienia z mieszaniną niejednorodną. Więc nie jest to takie proste, tak? Warto, żebyście umieli rozpoznawać przykłady mieszanin jednorodnych i niejednorodnych w różnych stanach skupienia. No bo powietrze jest przykładem mieszaniny gazowej jednorodnej. No ale spotykacie czasem dym czy mgłę, no i to są ewidentnie mieszaniny niejednorodne. Jeżeli macie wodę z sokiem, tak jak mówiłem przed chwilą, jeśli nie ma tam nektaru, tylko taki sok rozcieńczony, no dobra, no to jest wtedy mieszanina jednorodna i taką mieszaninę nazywamy roztworem. O roztworach sobie powiemy jeszcze w dalszej przyszłości. Ale mogą być mieszaniny ciekłe niejednorodne, tak zwane zawiesiny, no na przykład woda z piaskiem albo z olejem. Jeszcze zobaczycie wodę z olejem niedługo. No i tak dalej, możecie podawać przykłady dla różnych stanów skupienia i w ten sposób budować sobie takie wyobrażenie o tym, czym są mieszaniny. I teraz, jeżeli mówimy o mieszaninach, to warto wiedzieć, że te mieszaniny można rozdzielać.
I są różne metody rozdzielania mieszanin. Jeśli chodzi o takie, o których mówi się typowo w szkole podstawowej, przynajmniej ja mówię z moimi uczniami w szkole podstawowej, no to w zasadzie można powiedzieć o pięciu typach sytuacji, kiedy wykorzystujemy różne właściwości. Bo clue jest zawsze takie. Jeśli mamy dwie substancje rozdzielić, jeśli więcej, to się jakoś uogólnia, ale zatrzymajmy się na dwóch. Jeśli dwie substancje mamy rozdzielić, wymieszane ze sobą, to trzeba wymyśleć, jaką właściwością fizyczną one się różnią. Czyli jaka to właściwość decyduje o tym, że coś ma więcej, coś ma mniej i możemy to wykorzystać. Tak? Właściwości fizyczne to są wszystkie te właściwości, które nie wiążą się z tym, jak zachodzą reakcje chemiczne. To są wtedy właśnie właściwości fizyczne. Kto przeglądał zadania z poprzedniego modułu, to natknął się na właściwości fizyczne i chemiczne właśnie tam, przy tamtych zadaniach. Ale do tego też jeszcze kiedyś wrócimy. Kiedyś, czyli w kolejnym module po prostu. I teraz proponuję kilka takich par i chwila dla Was na zastanowienie się, co można z nimi zrobić. Po pierwsze, piasek i żwir. Po drugie, mąka i sól. Po trzecie, woda i oliwa. Po czwarte, pył żelazny i pył cynkowy. I po piąte, woda i alkohol etylowy, ale już nie będę dopisywał. Będzie czas, że będziemy posługiwać się precyzyjnymi nazwami, no bo alkoholi jest wiele różnych. No i co? Dam Wam chwilę, nie za długą, no bo i tak możecie włączyć pauzę. Co tu można zrobić? Jeśli mamy piasek i żwir, czyli sens jest taki. Dwa ciała stałe, dwie substancje stałe, takie, że jedna ma dużo mniejsze ziarna niż druga. Ale to musi być ewidentna sytuacja. Wiadomo, że to ma duże kawałki, to ma małe. Zdecydowanie jest różnica, że najmniejszy kawałek żwiru jest wciąż większy niż największe ziarenko piasku. Wtedy doskonała metoda to jest użycie sitka. Wykorzystujemy tutaj różnicę wielkości ziaren. I właściwie jedyny warunek jest taki, że sitko musi mieć dobrej wielkości oka. Czyli większe niż ziarenka piasku, no ale mniejsze niż drobinki żwiru. Wtedy ma to sens i wtedy jesteśmy w stanie rozdzielić doskonale takie dwie substancje. Taką mieszaninę na składniki. Pójdźmy dalej. Od w miarę najprostszych przykładów spróbuję. Więc weźmy najpierw ten pył żelazny i pył cynkowy. Dwa metale. Metale mają dużo właściwości zbliżonych do siebie. O właściwościach metali też sobie powiemy troszeczkę w kolejnym module. Ale jest coś, co odróżnia żelazo od większości metali. Taka właściwość, którą z metali, czystych metali, mają tylko żelazo, kobalt, nikiel i gadolin. Cztery raptem metale. Kilka innych metali może mieć te właściwości stopionych z odpowiednimi dodatkami, na przykład neodym. Otóż żelazo jest przyciągane przez magnez, a cynk nie. W związku z tym magnez będzie doskonały do tego, żeby oddzielić pył żelazny od pyłu cynkowego. A jak? To jeszcze sobie powiemy w następnej odsłonie tego modułu. Cóż mamy dalej? Woda i oliwa, woda i alkohol. Dwa zestawy po dwie ciecze. Tylko jest pewna różnica. Mianowicie oliwa i woda się nie mieszają. Można powiedzieć, oliwa nie rozpuszcza się w wodzie. Natomiast woda i alkohol etylowy mieszają się w dowolnych proporcjach. Czyli ile byśmy nie dali wody i alkoholu, to i tak się to wszystko pięknie wymiesza. Mamy mieszaninę jednorodną. No cóż, zasadniczo łatwiej się rozdziela mieszaniny niejednorodne niż jednorodne. Więc pójdziemy tutaj. Wiecie pewnie, jest taki wierszyk, oliwa zawsze na wierzch wypływa. Chodzi o to, że oliwa ma mniejszą gęstość od wody. Czym jest gęstość, to sobie powiemy już niedługo.
i w związku z tym oliwa pływa po powierzchni wody. Zawsze, jeżeli jest woda i oliwa, to one się rozdzielają. Na górze jest oliwa, na dole jest woda. No i niektórzy mają pomysł, może zlać. No nie bardzo, bo jak się zlewa, to i tak cały czas woda jest na dole i zleje się woda razem z oliwą. Nie wierzycie? Spróbujcie w domu. Nalej sobie wody i oliwy do szklanki i zlać tak, żeby poleciała tylko oliwa bez wody. Powodzenia. Natomiast, no co można? Można odessać. No mają niektórzy pomysły, tak? Bierzemy pipetkę, odsysamy oliwę. No można, robota kopciuszka, ale od biedy dałoby radę. Ale jest lepszy, prostszy sposób. Jak się nie da od góry, to można od dołu, tak? Można po prostu wywiercić dziurkę w zlewce i spuścić najpierw wodę, potem oliwę. No ale po co wywiercać dziurkę, jeżeli chemicy mają pomysły na takie specjalne elementy szkła, które są odpowiednio skonstruowane. Takim elementem szkła jest rozdzielacz. I w następnej odsłonie zobaczymy sobie, jak taki rozdzielacz wygląda i jak się oddziela wodę akurat od oleju słonecznikowego, bo takim dysponujemy. Cóż dalej? Co tutaj? Jeżeli mamy mieszaninę jednorodną, czyli dwie ciecze wymieszane ze sobą na amen. No cóż, tu korzystaliśmy z różnicy gęstości. Tutaj też woda i alkohol różnią się gęstością, ale nic nam to nie daje, no bo są wymieszane. Ale jest coś, z czego możemy skorzystać. Otóż woda wrze pod normalnym ciśnieniem w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Natomiast alkohol wrze już w temperaturze 78 stopni Celsjusza. Co to znaczy? To znaczy, że możemy wykorzystać właśnie to. I najpierw odparować alkohol, a potem wodę. A żeby to zrobić tak, żeby nie stracić tych substancji, bo uczciwe rozdzielenie nie jest tak, że coś poleci w kosmos, albo że coś się zniszczy przez jakąś reakcję chemiczną, tylko tak, że dostaniemy w jednym opakowaniu jedno, w drugim drugie, rozdzielone. Jest na to pewna metoda, ona się nazywa destylacja. Mogliście o niej słyszeć. Destylacja jest to metoda na tyle skomplikowana, że nawet w warunkach szkolnych trzeba by dysponować wyjątkowo dobrze zaopatrzoną pracownią i dużą, tak nawet objętościowo, i jeszcze mieć tak ze 3 godziny zajęć na to, żeby taką destylację uczciwie pokazać, więc specjalnie warunków nie ma. Natomiast zachęcam do prób poznania destylacji w miejscach, gdzie się zawodowo zajmują chemią. Ja na przykład zabieram swoich uczniów na takie wycieczki na Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie dzięki uprzejmości moich znajomych uczniowie mogą poznać te metody bliżej. No i wreszcie mąka i sól. Wydawałoby się, no taka codzienna sytuacja, tak? Powinno być najprościej, a tu będzie najwięcej komplikacji. No bo mąka i sól, obie białe, obie drobne, przez sitko nie przesieje, bo tak naprawdę nie wiadomo, co jest większe i trzeba by mieć dobre sitko, ale i tak pewności nie ma. No, magnez to już w ogóle nie zadziała. No ale jest coś, czym się jednak sól od mąki różni. Mianowicie sól ma bardzo dobrą rozpuszczalność w wodzie. W temperaturze pokojowej ponad 30 gramów soli można rozpuścić w wodzie. Mówimy o soli kuchennej, bo jest jeszcze wiele innych soli. Ale jeżeli mówimy po prostu sól, to chodzi nam o sól kuchenną, czyli chlorek sodu. Natomiast mąka w wodzie się rozpuszcza bardzo słabo. Więc co można zrobić? Można do wody potem, jak już wrzucimy do wody, zamieszamy, żeby dobrze rozpuścić sól, można oddzielić roztwór soli, czyli wodę z solą wmieszaną, od mąki. Można to zrobić byle jak, czyli po prostu zlać tę wodę, to się tak ładnie nazywa dekantacja, a można zrobić to bardziej profesjonalnie i to polecam ćwiczyć, zrobić tak zwane sączenie albo filtrację. Jak się to robi, zobaczycie wkrótce w kolejnej odsłonie. No i co? Wtedy zostaje nam na sączku mąka, a sól w wodzie. Czy jesteśmy zadowoleni? Nie. No bo my chcemy mieć mąkę i sól. No dobra, no, z mąką pół biedy. Sączek można wystawić na słoneczko, prędzej czy później wyschnie, to tą sól się zeskrobi albo po prostu zsypi. Natomiast no, z wodą tak nie będzie. W wodzie trzeba pomóc. Przez odparowanie. I wtedy rzeczywiście, jak odparujemy wodę, to sól nam wykrystalizuje na dnie i będziemy mieli osobno sól i mąkę. Część z tych procedur zobaczycie za chwilę w kolejnej odsłonie, jeśli tylko zechcecie ją obejrzeć. W module pierwszym powiedzieliśmy sobie troszkę na temat tego, jakie są mieszaniny i na temat tego, jak można
mieszaniny dwóch składników rozdzielać, o pewnych metodach rozdzielania. Destylację Wam nie pokażę. Jeśli chcecie, mowa do moich uczniów, pójdziemy na wycieczkę na Wydział Chemii, a kogo nie uczę, to niech swoich nauczycieli męczy o to, żeby coś takiego się odbyło. Tymczasem, rozdzielanie przez sitko. Tak wygląda sitko przykładowe. Oczywiście sitko trzeba sobie dobrać odpowiednio do mieszaniny, tak żeby te oka tutaj były mniejsze niż ten składnik o większych ziarnach, ale większy niż składnik o mniejszych ziarnach. I co jeszcze? Coś trzeba podłożyć pod sitko. No akurat taka szalka Petriego jest za mała, ale to nie szkodzi. Chodziło tylko o to, żeby Wam uświadomić, że nie przesiewamy gdziekolwiek, tylko nad naczyniem odpowiednio dużym. I taka szalka Petriego jest fajna, bo jest płaska, ma tutaj ścianki do góry, dzięki temu dobrze do tego służy. Szalki Petriego można też użyć do rozdzielania mieszanin, gdzie decydujące jest oddziaływanie z magnesem. Na przykład, tak jak wcześniej pokazywałem, pył żelazny i pył cynkowy. Wsypujemy na taką szalkę i co można zrobić? No, można taki magnes owinąć w papier albo w folię, no bo największy problem, jaki może się pojawić, to że przyciągniemy żelazo, przyciągnie się i co? Jest przyczepione do magnesu. I co wtedy? No da się strumieniem wody przez parę minut te wiórki żelaza odczepić, no ale nie o to chodzi. Ale można zrobić tak. Przyczepić od spodu, poruszać, zebrać tak całe to żelazo i do innego naczynia, hop, sypać drugi metal. To nie jest metoda, która od razu pozwala rozdzielić całościowo, ale kilka powtórzeń daje bardzo dobre wyniki. Pokażemy sobie coś innego. Drodzy Państwo, to jest rozdzielacz. Idealny kawałek szkła laboratoryjnego, bo urządzenie to byłoby za dużo powiedziane, do oddzielania od siebie dwóch cieczy, które nie mieszają się ze sobą, czyli rozdzielania mieszaniny niejednorodnej cieczy. Tu mamy kranik. Kiedy kranik jest położony tak, czyli w poziomie, to znaczy, że tak jest przepływ tutaj, czyli jest zamknięty. Kiedy odwrócę tak, jest otwarty, czyli wylewa się tak, albo tak odwracam, jest otwarty. Tak działa rozdzielacz. No i teraz zobaczmy na takim przykładzie. Tutaj, jak w kuchni, mamy oliwę, czy właściwie olej słonecznikowy w tym przypadku, a tu mamy wodę. I żebyście nie mieli wątpliwości, że oliwa na wierzch wypływa, zaczynamy od oleju. Tak, jest zamknięte, dobra. Jak mówię, tak naprawdę to jest olej słonecznikowy, nie oliwa. Wlewam. Najlepiej było przez zlewkę, ale nie mam w tej chwili do dyspozycji odpowiednio dużej zlewki. Dobra. Wlałem. I teraz popatrzcie, co się stanie, gdy wleję wodę. Widzicie? Może jeszcze tutaj przechylę. O, tak chyba widać dobrze. Oka z oleju wypłynęły na powierzchnię. Zresztą kto w kuchni coś kiedyś robił, albo się po prostu zupie przyglądał dokładnie, to mógł zobaczyć, że tak właśnie to działa. No i co? No na razie nam to nic nie dało, tak? Mamy wodę, mamy plamę oleju na wodzie. Ale teraz, tak, oczywiście chodziło o to, że dostalibyśmy od razu wymieszane ze sobą wodę i olej. Teraz troszkę zabełtałem, trzeba poczekać, aż to się uspokoi, aż ten olej połączy się tutaj w jedną plamę. I co robimy? Ustawiam sobie, tak tutaj łapię, ustawiam sobie rozdzielacz i zlewam z niego. O. No cóż, nie wyszło idealnie, widzę, że są plamki oleju. O, ustawię się tak, tak lepiej, bo wtedy widzę, co tu się dzieje, tak? Troszkę tego oleju się zostało tutaj. Prawdopodobnie się dobrze nie wymieszało, ale założenie jest jakie jest, tak? Dobra. Tyle pojemności, bo mam małą kolbę. I to jest głównie woda. Tu jest jeszcze trochę oleju, więc można by powtarzać tę czynność. Zresztą w rozdzielaniu często, jeśli chcemy zrobić bardzo dokładne, chodzi o to, żeby powtórzyć kilkukrotnie, tak? Grunt, że w tej wodzie, którą teraz zlejemy, będzie mniejszy odsetek, mniejszy udział oleju
niż tam w rozdzielaczu. Więc to nam daje szansę, że idziemy do przodu z tym procesem. No i dalej, pracowicie. Kolejna porcja wody. Tutaj oczywiście kraniki można regulować. Jak on jest po skosie, to ciecz zlewa się wolniej i mamy lepszą kontrolę nad tym, tylko oczywiście zajmuje to więcej czasu. Coś za coś. Ale proszę Państwa, chemia jest dla cierpliwych. I popatrzcie, już tutaj niewiele zostało. I jak jest węziej, to już widać, że nie mamy plamki oleju na części powierzchni, tylko już jest warstwa oleju. Więc już teraz powolutku, żeby nie zlać za dużo oleju z tą wodą. Po kropelce. O, widzicie tutaj, coraz grubsza jest ta warstwa oleju, bo jest coraz węziej, prawda? A objętość się nie zmienia. Co tu mamy? O, widać, że przesadziłem, tak? Nie było dobrze widać. Zlałem tutaj więcej oleju niż wody, więc co? Nie ma sprawy. Wracamy. Wracamy. Można trochę potrząść. Rozdzielacz służy też do takiej procedury jak ekstrakcja, ale to jest bardziej skomplikowane. Będziecie mogli sobie poczytać, pooglądać, jeśli zechcecie. No jest trochę trudniej, bo teraz mamy dużo kropelek oleju z wodą wymieszanych. Ale spróbujmy. Tu mniej więcej jest taka granica faz, gdyż nie, właściwie to jest menisk. Dobra, więc słuchajcie, załóżmy, że już tutaj został sam olej i zleję tutaj z powrotem. O. No i tak uczciwie, tu mamy wodę z olejem, jeszcze tego oleju jest troszkę, ale mniej niż było, więc możemy tę procedurę powtarzać. Jeszcze raz zlać tutaj, dostać coraz czystszą wodę, możemy poczekać, aż się to ustoi. Różne inne rzeczy zrobić, na które tutaj nie mamy warunków ani czasu. Niemniej jednak to jest właśnie dobry kierunek, tylko jak mówię, chemia wymaga cierpliwości. Teraz zobaczmy na inny przypadek. Mamy mąkę i cukier. No i załóżmy, że ten cukier nie jest tak jednorodnie grubokrystaliczny, żeby sitko wystarczyło do rozdzielenia. No to coś tu zrobić? Cóż tu zrobić? No, zróbmy to tak. Bierzemy naczynie. Tutaj sypuję cukier. Dodaję mąki. I co? Będziemy coś piekli, prawda? Nie, nie będziemy piekli. Tylko zamieszajmy i dodajmy wodę. Cukier bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, taki typowy cukier biały w temperaturze pokojowej ma rozpuszczalność ponad 200 g cukru na 100 g wody. Więc spokojnie cała ta ilość się rozpuści, chociaż to pewnie zajmie troszkę czasu. Nie będzie też dobrze widać, jak ten cukier się rozpuszcza, ponieważ mąka się nie rozpuszcza. Tak, jak lejemy wodą z truskawki, to dobrze jest, zwłaszcza pierwszy strzał, dać nie na substancję, tak jak ja przed chwilą zrobiłem, tylko na ścianki, żeby nic nie prysnęło. Pamiętajcie, dzióbek jest święty, jeśli chodzi o czystość. Nie dotykamy dzióbkiem do niczego. Dzióbkiem truskawki, oczywiście mówię.
No dobrze. Załóżmy, że wystarczy. Wymieszajmy to. Chwilę trzeba będzie mieszać, no bo zakładamy, że chodzi nam o to, żeby cały cukier się rozpuścił, tak? Słychać, że coś chrzęści, znaczy, że cukier się rozpuszcza. Myślę, że przyda się więcej wody. To zrobię to tak nieprofesjonalnie, ale szybciej. Czyli ostrożnie wykręcając tryskawkę. Ten środek też jest święty. Nie można im do niczego dotknąć. Ale ich chrzęści. To raczej nie mąka chrzęści. Więc jeszcze trochę, zanim ten cukier się rozpuści. Jak widać, mąka tworzy zawiesinę, ale w taki sposób, że jest w całej objętości. Coś takiego się nazywa właściwie nie zawiesiną, tylko koloidem. A skoro tak, to zlewanie cieczy z nad osadu jest niemożliwe. Takie zlewanie zwane dekantacją. Trzeba by poczekać najpierw, aż zajdzie sedymentacja, czyli aż ta mąka opadnie na dno. No, to by mogło zająć bardzo dużo czasu. Ale to nic, bo mamy sączki. Specjalnie po to mamy sączki. Dobrze, słuchajcie, rozpuszczanie oprócz mieszania najzwyczajniej w świecie wymaga trochę czasu. Więc może w międzyczasie pokażę Wam, jak się tworzy taki sączek. Sączki mogą być większe lub mniejsze. Trzeba je dopasowywać do lejka. Taki mamy lejek, w którym lejek jest dopasowany do kolby stożkowej, w której chcemy prowadzić sączenie. Tak jest ok, nie dotyka do dna, pasuje. Patrzymy na średnicę lejka. Ok, jest troszkę większy sączek, to będzie dobrze. Czyli bierzemy ten mniejszy sączek. Dobrze, biorę sączek. I teraz, o co chodzi? Jak się przygotowuje sączek? Trzeba zgiąć na pół, tak? Jak najdokładniej. I pomóc sobie paznokciem. Paznokciem wyraźnie pomagamy, niech to będzie jednoznacznie zgięte. I jeszcze raz na pół, tak? Takie dwa kawałki pizzy. Hop. I teraz otwieramy. I teraz, żeby zrobić sączek, trzeba jedną taką ćwiartkę zniknąć. Czyli zgiąć ją tak, żeby jej nie było. Tak, popatrzcie. Zginam. I do jednego z boków dociskam. Tak? Jeszcze raz. Popatrzcie. Jedna ćwiartka. Wybieram sobie, że ta ćwiartka znika. Zaginam tutaj. Tak? I dociskam ją do jednego z boków i nie ma. I teraz jest moment, w którym trzeba to zrobić wszystko inteligentnie, tak? Czyli tak. Układam tutaj lejek. I wkładam sączek. Jestem praworęczny, więc może zrobię to tak. O, i teraz. Trzeba polać wodą. I teraz ważne jest, jak lejemy wodą, żeby zawsze lać na sączek, broń Boże, nad sączkiem, bo wtedy się odklei. Nie nad sączkiem, na szkło, tylko na sączek, ale na tyle, żeby się przykleił, tak? Czyli na tyle długo, na tyle mocno, żeby ten sączek się przykleił, tak? Dobra. I zawsze tutaj jest odrobina wody, której się pozbywamy. No właśnie, zależy. Jeśli nam przeszkadza, to się jej pozbywamy. Tutaj nie będzie nam przeszkadzała. Nie robimy niczego ilościowo, czyli nie zależy nam na dokładnych ilościach, więc nie trzeba będzie odlewać tej wody ze spodu. Będzie można tylko do niej dodać to, co mamy. Tak? Tutaj powolutku spływa nam woda i szykujemy się do sączenia. Jeszcze raz zamieszam.
I załóżmy, że cukier się już cały rozpuścił. Bagietkę przemywam. No i teraz pracowita robota. Lepsza byłaby zlewka, mielibyśmy dzióbek tutaj, ale akurat nie dysponuję dużą zlewką. Stopniowo przelewam, byle nie przelać, czyli nie ponad sączek. Tak? Lepiej niżej niż przelać na sączek, bo z tym przelaniem na sączek nie wiadomo co zrobić. I teraz co się dzieje? Woda wraz z cukrem, który jest w niej rozpuszczony, przechodzi przez sączek i spływa nam tam na dół do kolby. Tymczasem na sączku zostaje mąka. Jak widać, to chwilę trwa. Czasem pomaga podniesienie lejka ze względu na podciśnienie, które tam się może tworzyć, ale tu akurat nie jest tak szczelnie dopasowane. Więc no, lekko przechylę, żeby było widać, tak? Nie wiem, czy widać. Tu jest taka zawiesina właśnie, ona się stopniowo sączy. I teraz filozofia jest taka. Jak się przesączy, dolewam dalej. I tak, no, ad mortem defecatem, tak? Znaczy, no, aż się skończy tak naprawdę. Jest tego dużo, więc może nie będę tego teraz robił. Koniec końców zostanie mokry sączek z mąką na sobie. Taki sączek trzeba odstawić do wyschnięcia. No, jak sobie wyschnie, to ta mąka z niego spadnie, ewentualnie będzie można ją zeskrobić. Tymczasem tu będzie woda z cukrem. Co zrobić? Palnik odpalamy, ustawiamy nad palnikiem w odpowiedni sposób kolbę zamocowaną najlepiej i czekamy. Patrzymy, jak tam sobie wrze powolutku i jak woda opuszcza teren. Ale nie róbcie tego w domu, to lepiej zrobić pod wyciągiem, bezpiecznie, bo zawsze może coś chlusnąć. I wtedy koniec końców dostaniemy pięknie cukier na dnie takiej zlewki. Nie, przepraszam, kolby stożkowej. No, także możecie patrzeć, jak kapie, tak kap, kap, kap. Zobaczymy, jak długo wytrzymacie. W chemii trochę o to chodzi, o taką cierpliwość, ale oczywiście mądry chemik sobie zorganizuje czas tak, żeby coś robić, a w międzyczasie właśnie tutaj kontynuować. No, to tak jak, wiecie, obserwowaliście pewnie nieraz rodziców w kuchni w okolicach świąt tych czy innych. No, to jest mniej więcej taka praca czasami chemika właśnie, że robi to, tamto, wam to. Wtedy jest najfajniej, bo przynajmniej coś się dzieje. Dobrze, drodzy Państwo, tyle jeśli chodzi o laboratoryjną część tego modułu, ale to jeszcze nie koniec. Wracamy niedługo w kolejnej odsłonie.